przykład jeden taki młody człowiek pyta mnie tak, takie pytanie sobie ułożył i mówi tak, czy prawda jest dla Pana niczym piękna dorosła kobieta, którą trzeba bawić, czy jak mała dziewczynka, którą trzeba chronić? Ja musiałem dłuższy czas przeanalizować sens tego pytania. Ja już się pogubiłam. Niewątpliwie sobie to ułożył to pytanie wcześniej, prawda? Ale jednak coś takiego. No i nie miałem jakiejś błyskotliwej, efektownej odpowiedzi takiej, żeby go jakoś, prawda, łatwo tak podsumować. Ale było to, przyznacie, no bardzo sophisticated, takie no ekstra. Wyróżnij się albo zgin. Nie ma pośrodku, prawda? To znaczy trzeba być jakoś inny. Świetna jest maseczka z ogórka. Rozumiał to dosłownie, tak. I że bardzo dobrze, że ja to propaguję. Że się trzeba obkładać tymi ogórkami, że to właśnie na cele, tak? Czy nie wiem. Tak. Na czym polega pani praca? Pana praca. O! Pani Masia będzie później. Ale to pytanie było do pani Masi. Nigdy bym nie skojarzyła. Bohaterki mają problem. Czasami z porozumiewaniem się z rówieśnikami. Czasami mają kłopot domowy, z którym muszą jakoś żyć. Czasami muszą zmagać się z własnymi wadami. Przecież wszyscy je mamy. Ale są to też powieści, które tchną optymizmem, bo ja też wychodzę z założenia, że po to dane są nam nieszczęścia i opresje, abyśmy jeszcze piękniej uczyli się z nich w życiu wychodzić. I cieszę się, że właśnie tacy prawdziwi bohaterowie z tych okładek wyzierają. Dziękuję ci, Maćku. Bardzo proszę. Poproszę o imię. Czeka, kiedy mama zabierze go do Anglii, bo wyjechała tam sama. Czeka, czeka. Ale zamiast mamy przychodzi paczka z ciuchami i z butami. Tyle tylko, że i te ciuchy, i te buty są jeszcze raz za mało. I oczywiście jest smutne. Ale kończy się papier jest tutaj, proszę bardzo. Nie, to tam dalej. Papier toaletowy. Tam oszczędny jest też. To goście siedzi. Mięso. Dobre czasy. To jest rolka normalna, to jest oszczędna. Jaka różnica? A dzieci wspaniały prezent na jesień. Same robiły. Jestem w Stanach Zjednoczonych od kilku dni, rozmawiam wyłącznie po polsku, o Polsce. Nie spotykam się z nikim innym oprócz Polaków. Mam wrażenie, że w ogóle nigdy nie wyjechałem. Jak ktoś mówi w moim towarzystwie po angielsku, uważam to za jakieś skrajne dziwactwo, dlatego że właściwie dlaczego? I no, nie spodziewałem się aż takiego serdecznego przyjęcia. Naprawdę jest to wzruszające, różne chwile przeżyłam, kiedy słyszę, kiedy dzieci na przykład, które są ciemnoskóre albo mają takie azjatyckie rysy, odzywają się po polsku. To w zasadzie uważam, że całe Stany chyba mówią po polsku i kiedyś na pewno tak będzie. To dla mnie prawdziwa radość być na spotkaniach z młodzieżą polonijną w Nowym Jorku i okolicach. Ja zawsze wyjeżdżam stąd zdumiona, że tyle polskości jest na ulicach Nowego Jorku i spokojna, że nasze najmłodsze pokolenie tak doskonale radzi sobie w warunkach, których my, starsi, być może nie do końca czulibyśmy się szczęśliwi. Dla mnie to także ogromna lekcja patriotyzmu. Świadomość, że nasi rodacy są tutaj i robią równie pyszny bigos, jaki jadało się w dzieciństwie. Taka ładna, wspaniała i solidarna polska rodzina, rozbita oceanem, zdaje się być dla mnie magiczną całością. I może dlatego nigdy nie czuję żadnego bólu, kiedy granice przekraczam i nie czuję żadnej tęsknoty za krajem. Dostaję tutaj piękny prezent, dużo przyjaźni. Chciałabym równie piękny prezent ofiarować moim przyjaciołom,
mówić im o polskiej literaturze, o tym, co powinno zawsze nas łączyć. Czy mi się to udaje? Nie mnie oceniać. Wspaniała uroczystość. Gościliśmy wspaniałych pisarzy, a dzięki naszej jednej laureatce, Kamili Piechockiej, która spośród 9 tysięcy wierszy i różnych gatunków literackich zdobyła właśnie wyróżnienie w konkursie międzynarodowym, 27. konkursie literackim dzieci, twórczości literackiej dzieci i młodzieży. Bo codziennie słyszymy muzykę, ale nie tak jak Chopin tworzył, tylko muzyk tak jak ptaszki śpiewą, czy jak dzieci bawią, tak, to też jest muzyk. Gdy był ogłoszony konkurs literacki o Chopinie, Kamila się pierwsza zgłosiła i właśnie, no nawet my też nie liczyliśmy, że ten wiersz jej zdobędzie takie prestiżowe wyróżnienie, bo w sumie w międzynarodowym konkursie. Taka jest muzyka naszego Fryderyka.